Sylwia Juszkiewicz, Pogali, KSW-55, witamy serdecznie. Witam serdecznie. I dziękujemy, że mimo wszystko chcesz z nami porozmawiać, chcemy zapytać z twojej perspektywy. No nie będę tutaj się silił na ekwilibrystyczne pytania, co w twojej opinii poszło nie tak jak powinno. Przede wszystkim nie zawsze chcę z wami gadać. Wiecie co, nie wiem, co poszło nie tak. Znaczy na pewno moje wybite kciuki. Gdzieś tam już po pierwszej rundzie czułam, z nimi zawsze był generalnie problem. I jakby gdzieś tam z tyłu głowy było, żeby ostrożnie uderzać, żeby te paluchy wytrzymały. No nie wiem, coś na pewno nie zagrało. A jak duża presja, powiedz, jeżeli chodzi o ten debiut, bo to debiut w KSW. W KSW tak, czy duża presja, może nie tyle, że to KSW, ale gdzieś tam ludzie, którzy stawiali na mnie, może to gdzieś miałam z tyłu głowy i może to zadziałało też bardziej jako mega ciężką presję na głowę, że tak powiem, może to. A jak ci się walczyło w takim anturażu studyjnym? Spoko. Słychać było oczywiście tak, jak to każdy zawodnik mówi, podpowiedzi narożników. Znaczy się, ja generalnie jestem wyłączona tylko na mój narożnik i jakby generalnie tylko tego słucham, jakby nic się nie zmienia, więc jakby, no wiadomo, gdzieś tam słychać, co narożnik przeciwniczki mówi, ale jakby no nie zwracam za bardzo na to uwagi. A na ile czułaś te wymiany bokserskie w stójce? Znaczy czułam, że dużo wchodziło moich celnych ciosów, nie tylko ręcznych, jak i nożnych. No słuchajcie, jeśli chcemy sobie iść na dancing, no to idziemy sobie na dancing, tak? Tutaj się pierzemy. Jeśli ktoś uważa, że presję pod wpływem aktywności na nogach można wliczyć do wygranej rundy, no dla mnie osobiście jest to słabe. No ale okej, no jakby no nie mogę podważyć tej decyzji, tak? W takim razie bym zapytał o te rundy, jak ty je widziałaś, które rundy według ciebie ty wygrałaś, bo rozmawiałem z twoim tatą Grzesiem Chałubińskim, on mówił, że o ile trzecia ok, to tyle pierwsza zdecydowanie dla ciebie. No dokładnie, jestem tego samego zdania, zwłaszcza, że ja w pierwszej jakby przypieczętowałam swoją jakby dominację, tam wszedł front kick, tam weszły ciosy i jakby no nie spodziewałam się, że w ogóle decyzja jednogłośna to w ogóle szok, tak? No ale jakby wiecie, no ja nie jestem w stanie jakby, no niestety tego podważyć w tym momencie, tak? No decyzja zapadła, okej, przyjęłam to na klatę i jakby mogę się z nią nie zgadzać, ale już z tym nic nie zrobię. Jak się czujesz po tym pojedynku? Dąż do tego, że no KSW na pewno nie będzie kazało ci nigdzie odbudowywać, bo dywizja kobiet jest mała ogólnie, bez względu na podziały czy 5-7, czy 5-2, więc na pewno szansę jeszcze dostaniesz. Zmierzam do tego, czy będziesz gotowa ewentualnie na grudzień? Myślę, że tak. Myślę, że jeśli zdrowie pozwoli, to zawsze. A czy są jakieś rzeczy, o których nie wiemy, a powinniśmy się teraz dowiedzieć, które przed tym pojedynkiem być może nie zagrały? Nie chodzi mi o wymówki, tylko o takie zwykłe sprawy, które mogły faktycznie mieć duży wpływ na ten pojedynek. Znaczy duży wpływ mogły mieć moje plecy, jakże się widzieli, miałam zaklejony kark i gdzieś tam cały czas przy lewym prostym było to czuć, ze względu na to, że tydzień niecały przed tam mi się coś naderwało, zerwało w momencie skrętu głową bądź pracy głową, niestety to było odczuwalne, ale jakby no jakby nie chcę się absolutnie tym usprawiedliwiać ani nic, absolutnie, tak? To tylko. To zachowanie Karoliny podczas ważenia, jak je oceniasz? Nie, to słuchajcie, słabe. Ja nie lubię takich akcji. Ja generalnie staram się być pozytywną osobą i tą pozytywną energię przekazywać ludziom, publiczności, którzy są. Bo okej, jest to rywalizacja, ale miejmy szacunek do siebie i że tak powiem, nie bądźmy burakami. No przepraszam bardzo, ja mogę się rywalizować z kimś, ale zdrowo, tak? Dla mnie takie zachowania są mega słabe i tyle, tak? Uważam, że trochę pokory, bo dla mnie ona nie jest żadną gwiazdą, więc jakby jej zachowanie nie jest adekwatne do żadnej sytuacji. No ale w walce było widać między wami duży szacunek.
Tak, więc ja też byłam w szoku, no ale jakby nie wiem, z czego to wynika, tak? O co tak na dobrą sprawę chodziło i na tym ważeniu, i na tej walce. Ja byłam nastawiona na walce, słuchajcie, naprawdę na hamówę, bo widziałam jej inne walki i inni ludzie też się wypowiadali na ten temat, że może być chamsko. Ale jakby ja jestem otwarta, skoro ona przyjaźnie do mnie, no to dlaczego ja przyjaźnie do niej mam też nie być nastawiona? Absolutnie, no to, że się bijemy, to jest sport, to jest w pewien sposób nasza praca. Czyli generalnie, jeżeli możemy to w ogóle tak nazwać, złą krwią to uleciała i po walce już jest wszystko czysta karta. Słuchajcie, dla mnie cały czas była czysta karta, bo generalnie dziewczyna jest z mojego miasta, ale osobiście styczności z nią nigdy w życiu nie miałam. W momencie, kiedy się dowiedziałam, z kim się będę biła, no to wtedy wiedziałam, że ktoś taki w ogóle jest w Łodzi, tak? Ale żadnej spiny między nami tak na dobrą sprawę nie było, więc jej zachowanie też nie wiem, skąd się wzięło. No i tyle, walka jak walka. Decyzja taka, jaka jest, no to tyle, no co ja mogę mieć do niej? Czyli generalnie no, już żadna z was nie może powiedzieć, że po takiej trzyrundowej wojnie się nie znacie. Znaczy ja nigdy nie powiedziałam, że jej nie znam. Jak no, żarciki były na nie, no żarciki, jasna sprawa, no dlaczego mam sobie nie pożartować? Nie, no jakby z mojej strony luz. Raz, dziękujemy bardzo, poświęcony czas i za wywiad i czekam na powrót w jeszcze lepszym stylu. No na pewno. Dziękujemy. Zdecydowanie, dzięki.